Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, odcinku z gatunku właśnie takich filmów poradnikowych, filmów, które się rodzą na Wasze potrzeby. Zgłaszacie mi czasami właśnie jakiś pomysł, czy zadajecie pytanie i tak naprawdę wychodzi, że z jednego niewinnego pytania później rodzi się jakiś 20-minutowy czy półgodzinny film. Pytanie, ile teraz dzisiaj czasu mi to zajmie? O czym dzisiaj opowiem? Dzisiaj opowiem o gniazdach sprzęgów. Był odcinek o sprzęgach, gdzie opowiedziałem to, co wiedziałem. Od razu przepraszam, jeśli nie wyczerpałem tematu i od razu przepraszam, jeśli dzisiaj nie wyczerpię tematu, jeśli nie powiem wszystkiego. Otóż dzisiaj będzie o gniazdach sprzęgu. Dlaczego warto o tym powiedzieć, to zaraz się przekonacie. Otóż wielu z Was, tak jak i ja, pierwsze swoje kolejki miało gdzieś tam w latach 80., 90., czy jak, w czasach, kiedy tematu w ogóle gniazda sprzęgu nie było. Sprzęg to po prostu było to coś, co pomagało nam złączyć wagony i tyle. Dawniej po prostu tego tematu nie było i modele miały na stałe zamocowane sprzęgi. Tu mam przykład właśnie takiego modelu. Starszy model firmy Roco. To jest w ogóle ciekawostka. Model przerobiony przez firmę PMR, modele pana Krzysztofa Koja. Rarytas, w bardzo niskim nakładzie wydany model. Przy okazji się chwalę, już go tu wyciągam z pudełka. Zobaczcie, o tak, widzicie? Sprzęg jest jakąś ma tutaj, jest w jakiś sposób ruchomy. Nie jest na szczęście sztywny. O, tak może pokażę. Ale nie jest wymienny. Jest założony taki na stałe, chociaż on może jest wymienny, może tu się po prostu wyciąga, da się włożyć inne, ale to nie jest kinematyka krótkiego sprzęgu. O, w każdym bądź razie jest to przykład sprzęgu na stałe. Teraz tak, no, powraca temat tego, jak trzymam te modele, że ja sobie trzymam gołymi rękami. Wielu z Was obchodzi się w rękawiczkach, a ja powiem tylko tyle. Teraz w dobie koronawirusa nauczyliśmy się wszyscy doskonale myć ręce. Myjemy te ręce często doskonale. Ja tu nie czuję żadnego tłuszczu, nic śliskiego, żadnego potu na palcach. Nie widzę przeciwwskazań, żeby gołymi palcami dotykać modeli. Dobra, to było jeden model, a teraz drugi też firmy Roco, węglarka EOS. I proszę bardzo, tu jest bardzo dobrze, będzie widocznie na filmie gniazdo kinematyki, bo ono jest właśnie specjalnie wybrałem taki model w brązowym kolorze, w kolorze wagonu i widać, gdzie jest sprzęg, a gdzie jest gniazdo. I teraz tak, może żebyście jeszcze lepiej widzieli, to ja wyjmę tutaj wózek. Wyjąłem wózek. Tak wygląda kinematyka krótkiego sprzęgu. W skrócie, o, tu mi się troszeczkę to już muszę uważać, z powrotem założyć sprężynkę. To trudne nie jest, ale jedyna trudność to jest taka, że może nam ta sprężynka gdzieś polecieć i się zgubić. Więc troszeczkę cierpliwości, chwila skupienia. Jest założony. O, dobra. Tak wygląda kinematyka. Jak pracuje kinematyka? Muszę przytrzymać palcem, normalnie trzyma to wózek. Otóż ona się wyciąga przy skrajnych położeniach, tak? Jak wagon wjeżdża w zakręt, wjeżdża w nasz ciasny łuk, to ona dopasowuje się właśnie, idzie za poprzednim wagonem. Mało tego, minimalnie wysuwa się do przodu. Akurat w przypadku tego modelu to jeszcze aż tak dużo nie idzie, ale jest ten skok widoczny. I teraz tak, co my tu mamy? Z reguły ta kinematyka, gniazdo jest doczepione właśnie do takiego większego elementu. Ten element ma dwa ramiona z boku, które mają tutaj zadeklarowane, że tak powiem, pole manewru, pole ruchu. One tu po tym łuku się poruszają, a z drugiej strony tutaj brzeg tego czpienia, do którego jest umocowane gniazdo, też po takich łukowych wyżłubieniach wychodzi do przodu. Zobaczcie, te milimetry tutaj tego wyżłobienia, może teraz widać, one właśnie dają to wychylenie dla całego tu sprzęgu. Tak to właśnie wygląda. W uproszczeniu, już tu z powrotem założę ten wózek, żeby mi się ta sprężynka nie zgubiła. Tak wygląda kinematyka, w ogóle nie tylko gniazdo, tak wygląda kinematyka. A co za tym idzie gniazdo?
Jak mamy gniazdo, to możemy sprzęg wyjąć. Zobaczcie. Tak, wyszarpałem to, co mi nieraz też zarzucano, jak się obchodzę. Dlaczego wyszarpałem? Już się wytłumaczę z tego. Ja to czasami, jak zostawiałem wagony, to bywało, zdarzało mi się, że tak na wizji brałem, szarpnąłem i wyciągałem. Dlaczego też to zrobiłem teraz? Zaraz wam pokażę, jak inaczej to zrobić, ale dlaczego zrobiłem to teraz? Otóż z tego powodu odłożę wagon, że ten sprzęg firmy Roco, on na to pozwala. Nie wiem, na ile widać, ale tu te brzegi są nieco obłe i one autentycznie pozwalają, umożliwiają zrobienie tego. On łatwiej wychodzi. Pokażę wam na innych sprzęgach, że nie z każdymi sprzęgami jest to możliwe. Założę z powrotem i wezmę dla porównania wagon firmy Robo. Oczywiście nie ma tu żadnej winy, że jedna firma stosuje takie rozwiązanie, a nie inne, bo zdarza się, że jedna firma różne rozwiązania w swoich modelach stosuje. Już tu mam pod ręką wagon firmy Robo, cysterna 406 i zobaczcie, założyłem sprzęgi Roco i spójrzcie, w czym jest problem, tak? One tu są dosyć schowane. Ja tak wyjmę lekko. Dlaczego lekko? Bo to jest ten sprzęg. Zobaczcie, jaki jest oryginalny sprzęg dołączany przez firmę. Otóż tutaj to te obłości, one czuję pod palcem, ale są mniejsze. Poza tym dla porównania pokażę. Ramię tego sprzęgu jest jednak troszeczkę inne i ono, jak już wpadnie w to gniazdo, to po prostu w nim zostaje. I teraz tak. Jak powinno się wyjmować, ja założę firmowy sprzęg z tej strony, jak powinno się wyjmować takie sprzęgi? Oczywiście w ogóle zobaczcie, jak bardzo ciężko jest włożyć to, jak do tego gniazda weszło, jak powinno się wyjmować właściwie sprzęgi. Tak, to za moment już wam zaraz pokażę. Otóż warto, żebyście mieli takie fajne, skromne narzędzie, jak penseta. To pensetą jest najłatwiej sobie radzić. W tym celu zademonstruję wam to na jeszcze innym modelu firmy Roco. Dlaczego? Dlatego, że na tym będzie mi to bardzo łatwo zrobić. O, proszę bardzo. Tutaj mam ciut inne ramię tej kinematyki. Możemy sobie zobaczyć. Wózka nie ma, bo to jest wagon dwuosiowy. To jest inaczej rozwiązane, ale jakaś ta kinematyka krótkiego sprzęgu jest. Oczywiście cała geometria tutaj tego rozwiązania jest inna. Otóż tak. No, sprzęg mi zleciał. Kładziemy sobie w bezpieczne miejsce wagon. Oczywiście, żeby się nie porysował, nie był w miarę jakoś zabezpieczony i tak dalej. Akurat dlatego wagonu będzie świetnym miejscem pudełko. I tu złapiemy pensetą. Lekko właśnie ściskamy, ja już to ścisnąłem i równocześnie ciągnąc za ten sprzęg. On tu nam wejdzie w resztę gniazda i już teraz swobodnie, bardzo leciutko go wyciągamy. Jest na wierzchu, tak? To jest najłatwiejszy, najbezpieczniejszy sposób. Ale uwaga, to wychodzi przy tym wagonie. Dlaczego? Dlatego, że tu mamy wszystko na wierzchu. A powiedzcie mi, ja włożę z powrotem, jeszcze raz, widzicie jak prościutko. Oczywiście można też wyrwać ten sprzęg, tak jak ja to pokazywałem wcześniej, ale jak mamy pensetę pod ręką i łatwy dostęp, to zawsze jest lepiej zrobić to z pensetą. Tak jak powiedziałem, tu jest łatwo, jeszcze nie będę chował tego wagonu, ale w tym przypadku cysterny Robo niestety jest ciężka. Dlaczego? No kurczę, no gdzie ja mam tu wepchnąć tą pensetę? Zobaczcie, gdzie? No gdzie? Jakoś trzeba sobie radzić. Zdejmę wózek, tak? To jest pierwsze rozwiązanie. Przy okazji zobaczymy kinematykę Robo. I teraz zobaczcie, teraz bez problemu. Spójrzcie, jak ściskam. Widzicie? Nie ma problemu. Czasami są trudności jakieś, no, na przykład takie, że rozleci się ta kinematyka, tak? Sprężynka odczepiona, leży sobie. Trzeba to złożyć. Także musicie uważać, z jednej strony jest proste, z drugiej strony, o proszę bardzo, są problemy. Dlatego, jeśli mogę, jeśli wiem, że mam takie sprzęgi, które mi łatwo wyjdą poprzez szarpnięcie, to zrobię to, że
wyciągnę przez szarpnięcie. Ale to mogłem zrobić z takim modelem, który znam. Także jak widzicie, czasem są właśnie jakieś komplikacje, czasem potrzeba ciut więcej z tym zachodu, stąd no, albo wyszarpie, albo też no, bywa, że po prostu zwyczajnie mi się nie chce, nie zmieniam tych sprzęgów, bo jest to po prostu zbyt czasochłonne, weźcie sobie teraz pod uwagę, łatwo się Wam czasami pisze w komentarzach, weź tam 10, 15 wagonów czy 20, tak? A jeśli ja muszę w 20 wagonach razy 2 zmieniać sprzęgi, zakładać, zdejmować i tak dalej tylko po to, żeby wykonać film, to teraz przemyślcie to, jaki to wymaga nakładu pracy, żeby przygotować 3 minuty filmu. Dobra, a teraz Wam pokażę, oczywiście będę ciągnął temat dalej. Tu sobie te modele na chwilę odłożę, bo potrzebuję chwili skupienia, żeby złożyć ten wagon. Ten mogę jak najbardziej schować do pudełka, zamknąć. Z wagonem tutaj robo muszę poczekać. Tak, tu sobie odłożę, tu schowam i już Wam pokazuję inny model. O co chodzi? Otóż po co w ogóle mamy te sprzęgi ściągać? No po to, żeby choćby wagon jechał, albo po to, z bardzo prozaicznego powodu, żeby schować do pudełka. Zobaczcie, ten wagon firmy Albert Model w pudełku jest przechowywany bez sprzęgu. Dlaczego? Dlatego, żeby się złamał. On na niego nie ma miejsca. Producent nie przewidział miejsca. Oczywiście można porżnąć to pudełko, wyrżnąć steropianie miejsca na sprzęgi, ale no, ja tego nie robię, zostawiam to tak jakby pudełko w mędniczym stanie, nie modyfikuję, stąd każdorazowo muszę zakładać i ściągać sprzęgi, kiedy chcę takim modelem sobie pojeździć po makiecie. A że modeli Albert Model trochę jest, poza tym Albert Model nie jest tutaj wyjątkiem pod tym kątem, bo w pudełkach modeli wagonów pasażerskich firmy ACME też tak często jest, no to czasami się troszeczkę trzeba pobawić. Co jeszcze warto powiedzieć o tym gnieździe krótkiego sprzęgu? Otóż te akurat modele seryjne są, dosyć łatwo się je wyjmuje i zakłada sprzęt. Tu pokażę Wam przykład. Pokazywałem kiedyś te modele, zestawiałem skład. Modelu z manufaktury, to jest firma UMF, Unique Model Factory. A wagon to jest Eamnos w malowaniu Freightliner, zrobiony z blach. Piękny model, fajny, ale prosicie mnie czasami o zrobienie składu, a u mnie nie jeździ. Dlaczego nie jeździ? Ano dlatego, że obchodzenie się z tym modelem jest niestety katorgą. Dlaczego? Już Wam pokażę. Odłożę na moment tutaj ten wagon. To jest właśnie kinematyka zrobiona przez manufakturę, bardzo porządnie, super, wszystko działa jak należy, ale uwaga, podstawowa sprawa, włóżcie tu sprzęg, patrzcie, wkładam, słyszycie te trzaski, wkładam, dalej nie idzie, dlaczego? Jest za ciasne, niby norma, jest norma normą, piękne zrobione gniazdo z metalu, ale sprzęgu nie idzie włożyć. On nie dochodzi do końca. Te nóżki nie wychodzą tu z tyłu, żeby się zakleszczyć. Zresztą, na dobrą sprawę, nie ma nawet potrzeby, bo on tak ciasno siedzi, że on nie wyskoczy. Ale co jeszcze? No właśnie ten problem, że w tym sposobem stosunkowo długi sprzęg staje się jeszcze dłuższy. Wygląda to słabo. No więc należy uważać i to bardzo. Dlaczego? Dlatego, że to jest model drogi. No, bardzo ciężko wyjąć i tu nie ma, no muszę to wyszarpnąć, nie ma mowy o ściśnięciu pensetą. Niech ja znajdę tą swoją pensetę, gdzie się to odłożyłem. Dlaczego nie ma mowy o ściśnięciu pensetą? A gdzie ja tą pensetę zmieszczę? Zobaczcie, gdzie ja ją wepchnę. Ja nie mogę złapać tych nóżek, jakby one były tu, żeby je ścisnąć. Jak sprzęg jest mniej więcej do tego momentu w gnieździe, ja tego nie ścisnę. Nic tu nie zrobię. Stąd model piękny, ale niepraktyczny. Dlaczego jest to niepraktyczne? No to widzieliście sami. Dlaczego nie chcę tego robić? No bo przecież można na siłę to włożyć i jakoś sobie z tym poradzę. Zaraz Wam pokażę, dlaczego nie chcę. Tylko schowam ten model.
Ach, powolutku. Jedna gąbka, druga gąbka, folia. No i delikatnie ułożymy to. Może najpierw go włożę między folię, rozchylę gąbki. O tak, najbezpieczniej. Dobrze, jest bezpiecznie w pudełku. Zamykam. I już Wam pokażę, dlaczego nie chcę z tego typu modelami za często bawić się z wymianą tych sprzętów. Otóż mam taki model. Też piękny model, wagon Bonanza 120A firmy TNF. Oliwka z metalu. Uwaga, szósta epoka. I proszę bardzo. Zobaczcie. Widzicie? Ułamane. Szlak trafi. Ułamało się. I to naprawdę nie wchodziło tutaj ciasno. Wchodziło lekko. Zobaczcie, tu jest wszystko na wierzchu. Po prostu strzeliło i koniec. I co ja mam teraz zrobić? Taką rzecz zrobić jest praktycznie niemożliwe. Trzeba tą część wymienić. Nie da się tego specjalnie skleić. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest drobny element, o tak jak to, powiedzmy tutaj ta rura na odchody z tej toalety. Tego się nie da dokleić w jakiś sposób. Dlaczego? Dlatego, że to jest część, która pracuje mechanicznie. Jeśli to się uszkodziło, a to pracuje mechanicznie, to nawet jeśli to skleimy, to to i tak odpadnie przy użyciu. No, takie są konsekwencje. Teraz dalej. Pokażę Wam jeszcze już a propos tych gniazd. Prawie wyczerpuję temat. Jeszcze Wam pokażę dwie rzeczy. Otóż niektórzy producenci w niektórych modelach przewidzieli takie rozwiązania jak dwustopniowe wkładanie tego sprzęgu. Po co? Po to, żeby włożyć go na różną długość. Co za tym idzie? Mieć jeszcze dłuższy sprzęg. I tak zrobiła na przykład firma Pico. Spójrzcie, w tej chwili sprzęg jest złożony po całości do końca, ale tutaj te wyżłobienia, one są nie tak sobie, tylko one są po to, wyciągnę, a nie, zrobię to porządnie, mam przecież falsetę pod ręką. Sprzęg jest stosunkowo łatwo dostępny, chociaż łatwiej dostępny będzie z tej strony. O, tu go można bez problemu złapać. Ciągnąć i tak. I teraz Wam pokażę to przy wkładaniu, chociaż przy wyciąganiu też bym mógł zademonstrować. Sprzęg śledź krótki firmy Roco może być mniej krótki lub bardziej krótki. To jest właśnie idealne dla sprzęgów Roco, które są, tych śledzi, które są długie. Otóż w niektórych wagonach, które mają na przykład bardzo wysunięte zderzaki, tak, czy po prostu wagon poprzedzający albo lokomotywa. Taką lokomotywą jest na przykład Eurosprinter firmy Pico, ma mocno cofnięte gniazdo krótkiego sprzęgu. Możemy krótki sprzęg przedłużyć, czyli włożyć na krócej. O, zobaczcie, słyszeliście pyknięcie? Jeszcze raz. Tu muszę przytrzymać gniazdo, bo już nie mam czym ścisnąć. O, było słychać to pyknięcie teraz na pewno wyraźnie. Tutaj nie, ciężko to będzie, żeby pokazać, bo to jest wszystko czarne. Zbliżenia nie jestem w stanie dużego zrobić. Otóż tu te brzegi tego, tych ramion sprzęgu, one wskoczyły w to miejsce, w to wyżłobienie i tu są. W ten sposobie sprzęg nam nie wyleci, zobaczcie. On nam, wagon się nam nie rozłączy, a jest mimo wszystko dłuższy. Jeśli nie chcemy tego efektu, po prostu wpychamy go dalej i jest na swoim miejscu. To samo przy wyciąganiu. O. I już teraz go do końca wyciągnę. Tu oczywiście można by było próbować jeszcze mieć super cieniutką pensetę lub coś innego, jakieś szczypce i ścisnąć w tym miejscu. Ja tą pensetą tego nie zrobię, ale ja już na spokojnie tak to wyjmę. Jeszcze raz. O. Tak i tak. Bardzo fajne rozwiązanie. Widziałem to też w niektórych modelach firmy LS Models. Szkoda, że więcej producentów tego nie stosuje, ale pewnie mają powody, dla których się na to nie zdecydowali. O, tu chciałem pokazać bardzo fajne rozwiązanie. I jeszcze jedna rzecz, o której warto w tej chwili, o której pamiętam, żeby Wam zademonstrować, to inny temat, otóż przedłużane gniazda sprzęgu. I to Wam zademonstruję tu na przykładzie, chyba zdaje się, mają modele firmy Riva Rossi. Popularna bipa. Wyciągnę jeden człon i zobaczcie.
wyciągam. O, widzicie? Tu jest taka przydłużka, która jest... O, ona jest założona na sprzęgu, więc jeśli chcemy, to jest oryginalny sprzęg firmy Rivaros, jeśli chcemy założyć inny sprzęg, to musimy zdjąć tą przedłużkę, wziąć drugi sprzęg, tak, założyć i dopiero, och, uciekło. I dopiero wkładać w ten sposób, tak. No i oczywiście w drugą stronę zmienię z powrotem na oryginalny, ściągam i zakładam. Uważajcie, żeby nie pogubić tych przedłużek. Dlaczego? Dlatego, że to nie są chyba specjalnie łatwo dostępne elementy. Ja na szczęście nie pogubiłem, aczkolwiek przyznam się, że to rozwiązanie jest również w nurku firmy Roco. I tam gdzieś w pewnym momencie jeden z tych mi skinął. No i proszę bardzo, nie chce mi teraz wejść. Dlaczego mi nie chce wejść? Ano dlatego, że ten sprzęg, on ma właśnie tak, jak w przypadku tych sprzęgów stosowanych przez firmy Robo, nie ma takich obuch kształtów i to jest strasznie ciężko włożyć w gniazdo. Co za tym idzie, można gniazdo uszkodzić. Dobra, teraz się udało. Chowam wagon na miejsce. Już. I na koniec jeszcze, nie wiem, czy wyczerpałem temat, ale ja już się zbliżam do końca z tym, co chciałem Wam zaprezentować. Jeszcze Wam zaprezentuję jeden model, też firmy TMF. To jest wagon GAX, ten robiony z odlewu żywicznego. Tak, wiem, już mamy firmę Pico. Już kupiłem, ale jeszcze nie mam w swoich rękach. W swoim czasie Wam zaprezentuję. Otóż, gniazdo wymiennego sprzęgu i kinematyka krótkiego sprzęgu to nie jest twierdzenie równoznaczne, tak? Zobaczcie, jest gniazdo wymiennego sprzęgu, ale nie ma kinematyki. Gniazdo jest na stałe zamontowane na wózku. Także rzadko, bo rzadko, ale niektórzy producenci i takie rozwiązania stosują, że kinematyki nie ma. Owszem, sprzęg możemy zmienić, ale tej kinematyki nie ma. Ona nie pracuje tutaj, kiedy wagon wjeżdża w łuk. O, to tyle. Wydaje mi się, że w tym momencie już chyba praktycznie udało mi się wyczerpać temat tych gniazd. Zaprezentowałem Wam różne typy gniazd, różne rozwiązania, oczywiście rozwiązań typu przeróżne kinematyki krótkiego sprzęgu jest bardzo dużo, również w ramach jednej firmy. I tak uważajcie bardzo na te elementy, żeby Wam się nie połamały. Dlaczego? Dlatego, że ich potem jest bardzo ciężko je potem dokupić. Ja połamałem kiedyś w Eanosie firmy Roco i do tej pory nie udało mi się dokupić tej części. Nie figuruje jako część zamienna od firmy Roco. Kiedyś po prostu kupiłem jeden wagon, mi się na tyle pouszkadzał, że przeznaczyłem go na straty na części, że kosztował 80 zł, no to trudno, odżałowałem koszt tego wagonu i został przeznaczony na części, ale uwaga, jedną kinematykę zmieniłem do uszkodzonego wagonu, drugą zmieniłem, a potem uszkodziłem w trzecim wagonie i już niestety brakło. A jak najprościej uszkodzić kinematykę? Na przykład jak przy zbyt właśnie nachalnym wymianie, przy czym w tym modelu 120 firmy TMF naprawdę, uwierzcie mi, wcale tego na siłę nie zmieniałem, bardzo delikatnie, pomny modelu, a i tak strzeliło. No a drugi częsty powód to może to zlecieć gdzieś tam z makiety i jak upadnie na sprzęg, po prostu czołem wagonu do dołu, to najczęściej sprzęg też się połamie. Sprzęg to nie problem, ale bywa, że i kinematyka strzeli, połamie się i koniec. No dobrze. Także ja już chyba wyczerpałem temat. Zostało mi zajęcie złożenie tej kinematyki tu na wagonie firmy Robo. Pytanie, na ile trudne jest to zajęcie. Najpierw założę sprężynkę z tej strony. Teraz jakoś postaram się tu zaczepić. No fajnie, tu się zaczepiło, ale zleciało tu. Tak to właśnie ze sprężynkami niestety bywa, że to jest praca wymagająca.
dużej dozy cierpliwości i skupienia. O, już jest na swoim miejscu, teraz ją tylko bezpiecznie założyć. Jest chyba bezpiecznie i zostało mi założyć wózek. Muszę zobaczyć, jak ten wózek jest skonstruowany, żeby nie musieć go ściągać. Najprościej po prostu spojrzeć na wózek z drugiej strony. Takie powinno być ułożenie. O, tu oczywiście w tym gnieździe. I już mam w miejscu, ale zanim to docisnę, wezmę wagon w rękę, żeby mi się nie uszkodził gdzieś z drugiej strony. Dobra, leciutko usłyszałem leciutkie trzaśnięcie, odgłos, że trafiło to w swoje miejsce. No to mi teraz zostało tylko ten tu założony sprzęg firmy Roco zmienić. Zmieniłem te sprzęgi. Dlaczego? Dlatego, że model tutaj występował w firmie. W filmie, nie w firmie, tylko w filmie. Potrzebowałem właśnie sprzęgi Roco, dlatego, że z tym wagon się o wiele lepiej sprawował w składzie. Po prostu te sprzęgi dołączane przez firmę Roco niestety są ciut za wąskie. Tak to było, tak. I już jest to złożone. Jeszcze tylko wezmę oryginalny sprzęg. To wam pokażę, w czym jest rzecz. Otóż ten jest dużo węższy. O, może tak to pokażę. Tak, może jeden obok drugiego. Jest węższy, mniejsze pole manewru, no i ma ten wąski ząbek. No, sprzęg firmy Roco jest tutaj najlepszym rozwiązaniem na rynku w kategorii sprzęgów oczkowych, jakie według mnie istnieją. Nawet dużo lepszy od rozwiązania firmy Trix, który de facto jest krótkim sprzęgiem. A ten jest długi, jest naprawdę... A, po co ja wpycham znowu to Roco? A, tu przytrzymuję palcem to gniazdo, żeby gdzieś mi się nie wygięło. Naprawdę łatwo nie jest, ale dobrze, wyszło. Ciasno, ciasno. Dobra, jest na miejscu. Tak. No i tyle. Pozostało włożyć delikatnie wagon na miejsce. Do pudełka. Czy prawidłowo? Chyba tak. Chyba jest prawidłowo. Chociaż coś nierówno leży. Może powinien być odwrotnie. Tak, teraz jest prawidłowo w tym ułożeniu. No i tyle. Zamykam pudełko. Też muszę... Nie. Widzicie? Jednak jest nie tak. Tu widzę po tym, po wycięciu na drabinkę, że włożyłem odwrotnie. Czyli pierwsze podejście było prawidłowe, ale na czymś tam... O, widzicie? Na czymś tutaj coś wystaje. Co tu wystaje? Ha! Bufor mi wyleciał. Na szczęście wyleciał, nie ułamał się. To on leżał pod wagonem i... Dobra, już jest na miejscu. To on leżał pod wagonem i powodował, że wagon nierówno leżał. Teraz jest równo. Jest w końcu równo. W dalszym ciągu mi się buja. O, teraz. Teraz jest. Zamykamy i do pudełka. Proszę bardzo. Wagon schowany. Zamknięty i tyle właśnie o gniazdach sprzęgu. Tak jak powiedziałem, wiedziałem, co miałem do przekazania. Mam nadzieję, że nieco się z tego dowiedzieliście, że to kawałek wiedzy przydatnej dla was. To dziękuję za obejrzenie odcinka i żegnam się z wami. Cześć.